Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Hero Hour. Kochani, kontynuujemy nasz maraton tygodniowy, gdzie gramy tylko i wyłącznie w Hero Hour i bodajże jeszcze w jedną grę. W jaką my tam gramy grę? Jeju, zapomniałem. Całkowicie wyleciało mi z głowy, zaraz sobie przypomnę. W Timberborn, tak? Nie Timberland, Timberborn. Dobra, przypomniałem sobie. No właśnie, kochani, mamy ten nasz maratonik taki. No i co, głosujcie na kolejne serie, które mają być w sumie tworzone. Przepraszam, musiałem sobie odchrząknąć. Dobra, musimy coś zbudować w tej chwili. Tylko na nic nas nie stać. Czego nam najbardziej brakuje? Kasy. Najbardziej brakuje nam kasy. Architekt. Zwiększa poziom rozwoju miasta, liczy się jako 4 budynki. I zwiększa przychód złota. Dobra, bierzemy to. Wielkie targowisko, to zwiększa kurs wymiany surowców, spoko, zwiększa szczęście wszystkich aktualnych bohaterów i przyszłych, zrobionych tu bla 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 bla, nieważne. Centrum handlu, raz na tydzień zapewniam przeciętną ilość złota, rudy, drewna, kryształów, rdzeni i siarki, oczywiście, że to. Bierem. W ogóle widzę, że nasza księżycowa bestia tutaj wróciła z ostatniej walki. Więc kończymy tą turkę i lecimy dalej. W ogóle zauważcie, że w sumie dźwięki tutaj. To za chwilę. Co wam to przypomina? Co wam przypominają te dźwięki? Ja jestem ciekaw, czy się ogarniecie. Co przypominają te dźwięki w sumie w tej grze? Ja wiem, że one są cicho, ale wolałem nie ryzykować rejeczego znów problemem z głośnością. Czemu zostawiłem kryształy? Ty też możesz się w sumie odblokować. Pójść po te kryształy. Czy my mamy szansę tutaj z tym wygrać? Wymagająca. Łatwa, normalna. I tu jest kopalnia Rutal, to jest nasza kopalnia. To jest nasza kopalnia. I tu jest kolejny złoty obelus. No może być ciężko z tymi kryształami. Dobra, chodźmy sobie do naszego miasta. Weźmy sobie jeszcze naszych jednostek, które tu jeszcze są. Otóż niedźwiedzie się porespiły i tak dalej. Czempionów nie potrzebujemy na razie nowych. Chleb ze starociami możesz kupić. Możesz co tydzień kupić 2 nowe artefakty. Dodatkowo bohaterowie mogą sprzedawać artefakty na złoto, gdziekolwiek się znajdują. Fajne, dom u najemników umożliwia tworzenie jednostek spoza frakcji. To nam aż tak nie jest potrzebne. Pałac Ostoja, Gildia Magów. Dobra, kupmy to, póki jeszcze mamy kasę. Oj, możemy już te jednostki wziąć stąd. Jak fajnie. Te animki może byśmy sobie jeszcze ulepszyli, co? To ulepszmy. Kurde. Nie stać mnie było już niestety. O, szkoda. Dobra. I staramy się teraz ogarnąć tą stocznię. Wszystko kupione. Ile mamy przychodu? Jaki jest nasz przychód? No 3000. To nie jest mało. Dobra, spróbujmy sobie zawalczyć. Próbujmy sobie zawalczyć. Niedźwiadki lecą z wami. Bohater idzie naprzód. One są strzelające, prawda? Prawda. Musimy jak najszybciej ogarnąć tych strzelających. Szyk ofensywny i lecimy z tym koksem. Dobra, zdezorientowanie. Przełomienie. Kijmy to. Lecimy na nich. Walim ich w czapkę. Dwa wilki już poszły w cholerę. Trzy wilki poszły w cholerę. O nie. O, straty spore. Potrzebujemy, nie potrzebujemy już. Dobra, tych animek troszeczkę nam tutaj wejdzie. No ale spore straty będziemy mieć. 8-9-3. No sporo. No ale odblokowaliśmy stocznię dzięki temu.
Oligarcha. Zwiększa zdrowie wszystkich stworzeń i zadawane przez nie obrażenia 25% na pierwszym poziomie i dodatkowe 15% na każdym kolejnym. Jednocześnie zmniejsza liczbę stworzeń możliwych do wystawienia do walki. No dobra, to nie jest fajne. To nie jest fajne. Weźmy sobie tą teromancję. I podejdźmy sobie do zamku może delikatnie, żeby... Jeszcze nie będzie. Tu już teraz chyba możesz. Możesz. Dobra, znów sobie ulepszamy. A my jeszcze tego nie kupiliśmy. Ani tego. Niestety nic nie zbudujemy tym razem, bo nas po prostu nie stać. Ale trochę jednostek odzyskaliśmy. Trochę jednostek odzyskaliśmy. Serio, trochę ta nutka przypominająca jest Danganronpę. Totalnie przypominająca Danganronpę. Ja myślę, że zaraz będziemy w końcu wychodzić spoza naszej tej tutaj strefy komfortu, że tak powiem. Są strzelający, tylko że bez kawalerzystów. Bez kawalerii. Pyk. Pyk. I pyk. Lecimy z tym koksem. Już jedna anima padła. Dwie anime padły. Pięć. Kamienna skóra. Fajne jest to, że nie dość, że dostajemy tu jednostki, to chyba jeszcze te jednostki powinny się zwracać w naszym mieście. Teraz zobaczymy jeszcze, czy to prawda. Magierz wołów przywołuje żwiaki w trakcie walki, ich rodzaj zależy od terenu, a liczebność od poziomu umiejętności. Zew krwi. To nie możemy dodać niestety. Tego satyra to ja nawet nie chcę. Ale chyba nie mamy innej opcji. Dobra, dajcie tu biegłość, pójdziemy potem na żywiołaki w razie czego. W razie czego pójdziemy na żywiołaki. Kryształ piorunów. Co to jest? Plus jeden umiejętności areomancji. No to mamy to samo, dwa razy. To nie było warto, nie było warto. Łatwa, krasnoludzki skarbiec. Bierzem to. O cholera. Shit happens. Połączcie się wszyscy. No i nakurwiamy. Zanotujemy i robimy ich w jajo. Oszołomienie. Nie mogę jeszcze. Dziki zew. Kamy ich. Pykamy ich. Ale w czapkę dostają. Tylko jedynie te anime dostają tak naprawdę w pierdziel. Przynajmniej najbardziej te anime dostają w pierdziel. Znaczy nie to, że to źle. A nie wiem, jak mamy i tak dużo w tej chwili. Dobra, jakie piękne skarby. Jakie piękne skarby. Możemy coś wybudować w końcu. Pomnik czempiona. To raczej nie. Magiczne archiwa. Targ. Matecznik. No ten matecznik nie byłby zły do zakupienia. Tam o tych druidów. Tylko budowa wymaga twierdzy. A na twierdzę to my nie mamy kasy. Tak samo na Imperium nie mamy kasy. Dobra, ale przynajmniej tą gildię magów kupmy. Zawsze to jakieś nowe... Nowe rzeczy do strzelania. A ty lecisz na stocznię. Akceptuj. Może się zaraz zwrócisz. Może się zaraz zwrócisz. Neutralne armie. Dobra, to już mamy gotowe. Złoty obelus, tu chyba tego nie braliśmy. No już tak coraz bardziej widzimy, co tam się dzieje.
Wiecie co? Wróćmy się do miasta. O, tak powiem, że z tym zwracaniem to tak 2 na 10. Tak, 2 na 10. Na nic mi nie stać. I tak kupię. Zawsze targ też się przyda. Dobra, mieliśmy iść tu. Musimy uzyskać jakieś jednostki. No i zobaczcie, i tutaj nam się porobiły takie już skróty tego, co my chcemy w ogóle wystawić. Skróty, co chcemy wystawić, ciekawe. No właśnie, problemem moim zdaniem, czy problemem? No może nie problemem. Aczkolwiek... Kurde, ale to zaraz siódmy dzień będzie. Czy pierwszy dzień, nie siódmy, siódmy już mamy. Dobra. Anime czy wilki? Plus 27, 19 plus 4. Kurde, nie wiem. Dobra, dawaj, bierzemy te anime. On niech sobie już tu zostanie. Złam chrypę, cholera. I co, i tu nic nie ma? Po co nam to było? Oj. Ale jednostek wpadło. Kierowców. Dobra. I tak. Czego my chcemy? Żeby maksa tych. Już kasy nie mamy. Serio, już kasy nie mamy. Już nie mamy hajsu. Dobra, idźmy. To już mamy jednostki z zebrania, halo. Czemu my ich nie zebraliśmy? Dobra, to było dziwne, nie zauważyłem tego. Tutaj tworzy... A faktycznie, co tydzień są te duszki. No dobra. Path not found. Wracamy do statku. Ja nie widzę tutaj, żeby był sens pływania, serio. Nie wiem, po co to stocznia. Nie mam pojęcia. I karawana też się przemieszcza. Wiecie, problemem właśnie w takich grach jest to, że w takich grach, no nie w takich grach ogólnie, jeżeli chodzi o właśnie gry typu Herosy i tak dalej, że jeżeli już naprawdę masz jakąś super armię, to widzisz ten progres. Widzisz ten progres, jak coraz większą masz tą armię i tak dalej, i tak dalej. Tutaj za to myślę, że może być problemem właśnie ta większa armia, bo nie możemy jej takiej wystawić. W ten sposób. Rozegraj bitwę. Bo widzicie, mamy coś takiego jak siły jednostek na polu bitwy. I tylko to. Tych to zwracamy. Ich nie chcemy. Bo w ogóle tak powiem 2 na 10 strasznie. Siła 5, siła 5 plus. Obrażenie 11, obrażenie 12. No tak, tak, tak średnio bym powiedział. Nie wiem, czy tu nie lepiej po prostu brać jednostek defensywnych i strzelających. I patrzeć, jak się wszystko rozbija. Kurde, nie chciałem kliknąć prawego przycisku. No bo takie psy i tak tutaj nie dadzą rady, nie oszukujmy się. Jeden burek to raczej nie zrobi nic dużego. Dobra.
Zwiastun śmierci. Zaklęcie żywiołu zwiększa moc ziemi, przepraszam. Zwiększa szybkość ruchu, szybkość ataku i zadawane obrażenia. Oczywiście na duchy lasu damy. Już dwóch straciliśmy. Jeden kundelek. Oszołomienie na te jednostki. Easy. Jak najmniejsze straty. Złoty obelus. Grzyb. Jakaś stocznia czy inne chłystewko. O, to tak jakby tu. Czekajcie, nie wskazówki. A może to? Kasa, ej, no to tak jakby tutaj. A może i nie? Nie, to nie tu. I też duży grzyb. Może to i tu? Co rdzy niby tu jest? Dobra, no sprawdźmy, bo przecież tak nas nic nie kosztuje to. Nie, no tu nic nie ma. Po co oni nam dali możliwość pływania, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Pokonamy teraz te krasnoludy. No, jeszcze nie dojdziemy niestety. Dopiero w następnej turze. No to uciekaj stąd. No to wydaliśmy tylko 1000 golda za Friko. Co to jest na minusie? Minus 5 na 17? Możemy coś jeszcze kupić, na przykład cedele. 10 tysięcy. I tu brakuje nam jeszcze 1000. No ciekawe, czy nam da minus 5 na przykład jednostek. Nie, na szczęście nie. Rozegraj bitwę. Oni są strzelający. To tak, was nie chcemy. Tych anim nie chcemy. Dobra, niedźwiedzie mogą zostać. To możemy wziąć. Dobra, i trochę anim również oddaliśmy. No i gitara. To zwiększymy. Kurde, prawie wcisk myszy. Dobra. Ciao, ciao. Płomienie. Tak powiem szczerze, malutko. Tarcza powietrzna, kamienna skóra. Pierwsze idą niedźwiedzie. No i dobrze dam te wilki. I rzeź. Tłamsimy ich. No i fajnie, dobra. Kolejny poziom, możemy sobie w końcu wziąć tą magię żywołów. I spróbujmy coś tu wykopać. Udało ci się znaleźć skarb. No tylko tyle? Rękawic chyba nie mamy. Nie mieliśmy, zajebiście. Lanca maestra? Nie, mesmera, przepraszam. Plus 1 umiejętność przywołania, plus 3 mocy, część zestawu mesmer. Ciekawe. 5 punktów ruchu dostaliśmy. Czapka mesmera. Ale to i tak nie jest jeszcze całkowity zestaw. On daje plus 1 umiejętności czarodziejstwo. No i niestety jeszcze jednej części nam brakuje tego mesmera. A nic tu mesmera raczej nie mamy. Chyba, że coś tu się trafi. Rękawice tytana mamy już, więc doświadczenie.
Rtęć, złoto, standard. No, czy ten skarb jest taki urf? Tak powiem, sporna kwestia. No tu jeszcze kryształy pozostawały. Nie wiem, czemu ich nie wziąłem wcześniej. No ale cóż. No ale cóż. Jeszcze cytadeli nie możemy sobie postawić niestety. Ale możemy sobie Imperium Ostoje zrobić. I tu już mamy maksymalny poziom budynku, więc już Golda powinniśmy mieć teraz na jakimś poziomie. Już nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Dobra. Idźmy najpierw tutaj. Poobczyszczajmy sobie wszystko. Tylko tak, was to nie chcę. Was też nie chcę. Chcę ich. Od razu mi niedźwiedzie wyskoczyły. Jedno. Dobra, bo teraz jest ich mniej stanowczo. Wilki połączyć. Te satyry moglibyśmy bez problemu jeszcze wystawić, żeby one były jako pierwszy ogień. No dobra, połączmy ich we czwórkę. I lecimy na Szczecin. Oszołomienie. Opa. Już jedna nie ma padła niestety. Cztery. Sporo ich. Nie opłacam się już. Trochę potraciliśmy, no ale cóż. Obóz najemników. Podnożając odgłosami radosnej zabawy, dociera do obozu grupy żołnierzy świętujących niedawne zwycięstwo. Zamierzają bawić się jeszcze długo, ale oferują nauczenie bohatera za darmo pewnej sztuczki. Plus jeden obrony. Dużo tracimy. Bardzo dużo tracimy. Placówka łowcy. Bohater odwiedzający placówkę łowcy może zlepować oddział najemników. No tak, najemnicy to mnie raczej nie interesują. Dobra, max strzelających tutaj bierzemy, bo to są jednostki tylko i wyłącznie, które są wręcz. Tak więc was nie chcemy. Po co was stracić? Niedźwiedzie. I kilka wilków. To połączymy w ten sposób. I tu będzie szyk obronny. I tu żadne nie strzelają chyba. Możemy dziki zew wpuścić. Przypomnienie jeszcze niestety nie możemy. Dawać strzelający, dawać. Dobra, 10 animek nam padło, ale to luz. Co to jest? Nauka zwiększa liczbę zdobywanych punktów doświadczenia o 25% na poziom. No dobra, niech będzie. I zajmujemy sobie w końcu kopalnię siarki. Kopalnia siarki. Dobra, tu już mamy maksa. Zaraz będzie kolejny tydzień. Co możemy? Matecznik możemy w końcu zrobić, albo kamienny kopiec. No dobra, weźmy matecznik. 5000, sporo. No i fajnie. Mamy ich. Prastary End. I on jest strzelający. Ma sporo obrażeń. Sporo zdrowia. Fajno, fajno. Ale to mi nie jest potrzebne. Zostawcie to w zamku. Niech to będzie w zameczku w razie czego gotowe na obronę.
Następna turka. Dobra, lecimy dalej. W ogóle mamy tutaj wyjście, tylko musimy to zaatakować niestety. Wymagająca. Wydałoby się już wyjść, tak samo tu jest wymagająca. No bo tak, czy mi się opłaca najemników werbować, albo na przykład po to ognisko tutaj latać? Raczej nie. Tak, to tu wszystko mamy wyczyszczone w tej chwili. Pozajmowane. Tutaj nie muszę się jakoś tam starać. Tutaj tak samo, nie? Dobra, lecimy. Tutaj chciałbym raczej skupić się na jednostkach wręcz. Na jednostkach full wręcz. Dobra, to tak trochę lipa, bym powiedział. Trochę lipa. Ty nie możesz ich tyle dać. O jest. 20. To już wolę dać was. Dobra, przygotujmy się dobrze przynajmniej. Jedna grupa. W sumie wy to możecie sobie oddzielnie polecieć. Wy się połączcie w jedną grupę. Nie. Was to ja nie chcę. Albo tutaj można już strzelać do tego odszczepieńca. Niech oni się skupią na jednym miejscu. Otwarcie bram. Bramy są tutaj. Kamienna skóra. Na tych. Wyknięte. Wszystko wywalone. Promień słońca. Zakręcie żywioł pomniejsze o mocy ogień. Zadaje obrażenia wszystkim wrogom na linii. Tarcza powietrzna. Zwiastun śmierci. Mamy tu jakieś jednostki. Bestie. Dobra, duchy lasu. Na nich się stricte skupiamy. Walimy ich na dekiel. Coś jeszcze leci, ale to od nas akurat. Dobra, zwyciężyliśmy. Straty delikatne, fakt faktem. Ale 12 tysięcy PDK. Magia krwi, odzyskujemy sobie troszeczkę. Weźcie jedno wrażenie, dobre, przekształć stworzenie. Gdzieś tutaj pamiętam było jeszcze... O, właśnie to. Czemu nie możemy wziąć na drugi poziom? Musimy to zwiększyć, rozumiem, tak? Spróbujmy. Dobra, i wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd, patrzymy, co my tu mamy. Tu kartograf jeszcze jest, to spoko. I teoretycznie możemy również tym bohaterem... Ojej, trochę mi wyleciało. Wyjść tak samo poza mapę już. Matecznik ulepszony. No nie wiem. Wolałbym w końcu się zająć cytadelą. No dobra. Kamienny kopiec, niech będzie. W tej chwili już kasy nie mamy. Ja... Co? Co? Oż ty gnoju. Oż ty gnoju. Wracamy. Nie mamy innej opcji. Tu jest czego, no są jednostki, raczej nic nie zrobią, jeżeli chodzi o to. Ale tutaj tego kartografa to bym odwiedził z przyjemnością. Mieszkający tu stary kartograf odprowadza się po swojej pracowni i pokazuje liczne mapy. Krain tak istniejących, jak i zmyślonych. Prosisz go o mapę okolicy, ale ten na to banalna sprawa. Oczywiście, że mam. Nie chce się jednak rozstać z nią za darmo i żąda 2500 sztuk złota. Masz. Wszystkie drogi w okolicy mam już teraz pięknie pokazane.
Tu jest niebieski, tu jest zielony, tu jest różowy. I widzę, że tu są jednostki inne delikatnie. I tu jest też pałac Ostoi, czyli ten nasz, teoretycznie. Dobra, idź dalej. Jest martwy bohater jeszcze. Pomnik czempiona, lazaret, magiczne archiwa. 2000, droga. 2000, droga. No, chyba się wstrzymamy z zakupem, wiecie? Idzie kolejny tydzień. Wstrzymajmy się delikatnie. Co on zrobi tutaj? Nic nie zrobił. Mogę go zatkować? Mogę. I to właśnie zrobię. Panie bohaterze, tak nie wolno tutaj sobie latać. Dobra, zagrajmy tym, co nam w sumie gra zasugerowała. Czemu one mają dwie gwiazdki? Siła 2, siła 2 plus. Nie wiem. No i burek tu jest. Fajnie. Krzyk ofensywny. Zaczynamy bitwę. Oszołomionko. Jak robak. Zgnieciony jak robak. Dobra, 2000 różowe horda, nie ma już bohaterów ani miast, więc przegrywa. Ktoś różowego pokonał. Ktoś mu zajął chyba. Ale jak? Ale jak to się stało? Jak to się odwaliło? Drewno czy złota obrączka? Jeden atak, złota obrączka. Dobra, tutaj są jakieś pierdółki. Ej, dobra, bo ja mam 32 minuty nagrania. Moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i Discorda oraz głosowanie na następne serie macie na stronie spookyshiro.pl. Macie również to w opisie podane, więc śmiało głosujcie. I patrzcie, jakie serie dalej będą dostępne. Dobra, a tym razem trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!